Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKUTUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W tym filmie zajmiemy się zmianą zakresu częstotliwości oraz kroku strojenia radia w pojeździe Chrysler 300C drugiej generacji. Opcję tę wykorzystujemy w przypadkach, gdy posiadamy samochód importowany np. z USA czy Japonii. Wtedy często radio pracuje w innych zakresach lub zwiększony jest parametr kroku strojenia, co uniemożliwia prawidłowe odbieranie niektórych stacji w naszym kraju, głównie tych, których końcówki częstotliwości są parzyste. W celu zmiany konfiguracji radia przechodzimy do programu MAXIEKU oraz łączymy się z magistralą centralną telematyki radia. Po połączeniu przechodzimy do zakładki Adaptacje, a następnie wybieramy Konfigurację wyboru rynku. Tutaj zaprezentuję pierw zakres częstotliwości oraz kroku strojenia dla wersji amerykańskiej, która aktualnie jest w pojeździe. Jak widać, zakres nie różni się w dużym stopniu od tego, który obowiązuje w Polsce, natomiast już krok strojenia nie pozwala nam na wybór stacji z liczbą parzystą na końcu. W celu zmiany skoku i zakresu wystarczy wybrać opcję kodowania na wersję europejską. Kodowanie oczywiście zostało przyjęte pozytywnie, a krok oraz zakres strojenia uległ zmianie, co pozwoli nam na odbiór wszystkich polskich stacji. Dla przykładu pokażę również, jak radio reaguje na wersję japońską, która kompletnie zmienia zakres częstotliwości i w tym przypadku nie połączymy się z prawie żadną stacją na terenie Polski. Analogicznie również, gdy mamy do czynienia z radiem w konfiguracji japońskiej, możemy zakodować tryb europejski. Tak jak wspominałem, w przypadku pojazdów importowanych jest to bardzo przydatna i poszukiwana często funkcja, dlatego myślę, że warto się z nią zapoznać. Adaptacja ta jest dostępna w pojazdach grupy Chryslera, jednak aby sprawdzić, czy jest to możliwe w Twoim pojeździe, użyj zakładki funkcjonalności na stronie producenta, do której link zostawiam w opisie. Jeżeli interesują Cię również takie proste kodowania i ciekawostki, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę.